Siemano kolano, tutaj rybka Toitinio, Toitinio Rybandino. Tak, dziś znowu gramy w tą grę, którą zaczęliśmy jakoś niedawno. Spodobała wam się bardzo i pełno osób pisało, że chciałoby kolejne odcinki, więc proszę bardzo, macie tutaj kolejny odcinek z tej gierki. No i tak, trafiliśmy do tego miejsca. Jeżeli nie oglądaliście od ostatniego odcinka, to obejrzyjcie. Słuchajcie, teraz uciekaliśmy przed typkiem, co nie? Uciekaliśmy przed nim i dostaliśmy się tutaj, do takiego małego stawiku. Więc teraz spróbujemy płynąć wzdłuż tego stawiku, bo za bardzo nie wiem, co robić innego, tak szczerze wam powiem. Więc jako rybka muszę się wydostać i znaleźć moich przyjaciół. Taki jest cel oczywiście. A, to jest ten lamus, który nas gonił. Ty, wyskoczmy na niego i oplujmy go jakoś. Czekaj, czekaj, czekaj. Iś! O lol! Ty, co? Nie, 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 do wody, do wody, do wody! Do wody! Do wody! Nie! Głupi Toitinio chciał wyskoczyć i go opluć, a zginął. Więc ta rybka chyba za długo nie przeżyje, tak szczerze. W moich rękach na pewno nie. Ej, czekaj! O lol, tak się zdziwiłem, tutaj pada. Oj, co to jest? Jakaś strzygawka tutaj była. Czy ona mnie wbiła, czy nie? Ej, patrz, 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 tutaj jest rura. Chyba pewnie będziemy musieli przez nią przepłynąć. Dobra, więc płyniemy przez tą rurę. I co się dzieje? What? Wyrzuciła nas ta rura wprost na dach. O ja wale, dobra. I co się teraz wydarzy? Obserwujemy, ludzie, obserwujemy, co się wydarzy. Ej, jestem w rynnie. Spójrzcie, jestem w rynnie. I co ja mogę tutaj zrobić, słuchajcie? Na dole tam nic nie widzę. Przypomnijmy sobie tutaj, przypomnijmy sobie tą rynną. W ogóle fajnie, że ta rynna jest pełna, co nie? Bo jakby nie była pełna, to byłoby już po nas. Jako rybka Toitinio. Iś, ale fajnie się tak skacze jako rybka, dobra. Ale nie skaczmy, bo jeszcze wyskoczymy i będzie po nas. Co my tutaj mamy, słuchajcie? A, przez to muszę pewnie przeskoczyć. O! Nie! Nie! Nie mów, że spadnę. Co? Wpadłem wprost do akwarium czyjegoś. Nie, 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 nie na schody, nie na schody. Ej, chociaż chyba muszę na schody. Dobra, to idziemy na schody, zobaczymy, czy coś się wydarzy. Ej, słuchajcie, wpadłem do czyjegoś akwarium i jestem z jakąś inną rybką, widzicie? To jest jakaś rybka, jak ona śmiesznie wygląda w ogóle. Co jest grane? Dobra. Szczęście, że do niej wpadłem. Ej, ktoś tutaj gra na pianinie, słuchajcie. Kogo my tutaj mamy? Spróbujemy się tutaj dostać? Okej, słyszę, jak ktoś tutaj gra. Wyjątkowo głośno. Dalej, rybka, pomóż mi tutaj, bo ty chyba nie ogarniasz za dużo. Ja płynę do swoich przyjaciół, musisz mi pomóc też. Co to za gra tutaj? Jakaś grańka, dobra. Chodźmy tu. Jest, dobra, wydostaliśmy się. Nice. Dobra, tam musimy się kierować. Ej, jakie mieliśmy w ogóle szczęście, ludzie, że trafiliśmy wprost do akwarium, co nie? Dobra, idziemy do tego checkpointa tutaj i zobaczymy, co nas czeka dalej. Cały czas jest coś ciekawego, ludzie, cały czas. No i lipa. Byłem za bardzo rozpędzony, na szczęście wziąłem checkpointa. Ale słuchajcie, muszę iść tutaj tymi tutaj deskami, co nie? O! Dobra, muszę uważać, bo ta rybka mi nie pomaga w ogóle, a tylko przeszkadza. Przez ciebie jesteśmy ciężsi, rybka. Spadaj z mojej kuli, to jest teraz moja kula. Iś, dobra, udało się. Nice, mamy połowę drogi za nami. I teraz musimy tutaj lecieć już w tą stronę znowu, dobra. Tylko nie mogę żadnego pochopnego ruchu zrobić. O, dobra, pięknie, pięknie, pięknie. O, tutaj jest lepiej, tutaj jest lepiej. Od razu tutaj lecimy. Czy to będzie dobra decyzja? Ryzyko, 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 opłaci się, nice. Dobra, opłaciło się, ale to było ryzykowne. I teraz w lewo, w lewo, w lewo, ale jesteśmy szybcy, spójrzcie. O, zwolnij, 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 bo tu są tylko dwie deseczki. Zwolnij, zwolnij, zwolnij. O, dobra. Prawie tam spadliśmy, ludzie, ale emocje jak na grzybobraniu. O, dobra. Udało nam się tutaj przejść. Słuchajcie, to jest coraz trudniejsze, te poziomy są coraz trudniejsze. Come on, boy. Rybka, dasz radę. Dobra, dobra, dobra. I teraz do przodu, do przodu, do przodu. Pięknie, 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 pięknie. I teraz uważaj, bo tutaj już naprawdę jest cienko. Sto! Co jest grane? A, dobra, tam nas na szczęście spadło i nas przyspieszyło, więc super. Dobra, mamy kolejnego checkpointa. I gdzie teraz dalej powinniśmy zmierzać? Gdzie, jak myślicie, gdzie powinniśmy dalej zmierzać? Czy mamy tutaj... Wow, jak blisko mnie przejechał. Uważaj, przecież tutaj akwarium jest, typie. O nie, tam widzę kolejne auto. Tutaj kolejny etaż. Dobra, zjeżdżajmy na dół, zobaczymy na dole. Ej, a może powinienem na drugą stronę ulicy przejść? Dobra. O, nie, 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 nie. No cóż, widzowie, ta rybka nie ma ze mną lekko.
Okej, i już ogarnęłaś się, rybka. Nie będziesz wlatywać pod auta, bo to oczywiście twoja wina, nie moja. Ujujujuj, dobra, dobra, przejdę przez tą jezdnię. Cały i zdrowy, patrzcie, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, kieruję się w tym, idę w tym kierunku. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zobaczymy, przekonamy się, widzowie. Przeszedłem drogę, więc to już jest jakieś osiągnięcie, prawda? A nie chcę... O, dobrze, dobrze. Ojojojojoj, szybciutko tutaj lecimy. A nie chcę, wiecie, no... Nie chcę głupio... Głupio zginąć. Dobra, wydaje mi się, że powinniśmy chyba na dół. Ale to jest trochę ryzykowne. A jak kto nie ryzykuje, ten jest lamusem. Idziemy, spróbujemy. Ludzie, o, coś się cykam troszeczkę, co nie? Cykam się, cykam, ale czy to wyjdzie? Nie, no musi być, dobra, lecimy! Damy radę, ludzie! Wyskakujemy, z wyskoczni polecimy, z wyskoczni. Jakaś tutaj jest wyskocznia, co nie? Powiedzcie, że jakaś tutaj jest wyskocznia, żebyśmy tylko w żadne auto nie walnęli. Ale szczęście nie walnęliśmy. O, ja cię kręcę wprost do wody. Ale jazda, ludzie. Nie, no to jest więcej niż szczęście. I przy okazji uratowaliśmy naszego kolegę. Siema, ziom. No, co tam, Stefan? Uratowaliśmy cię, Stefan, więc dobrze, jakbyś nam podziękował, Stefan. Chodź za nami, Stefan, jak chcesz. Chodź. Ej, mogę go pchać. Dawaj, Stefan. Chodź z nami, Stefan. Stefan! Ale masz gały. Gały paczały. Dobra, idziemy. Idziemy bez Stefana. Stefan nie chce z nami iść. Tutaj jest wir. Pewnie będziemy musieli przez ten wir przejść. Tak. Patrzcie, wszystkimi rurami tutaj przechodzimy. A, i tak wyskakujemy z tego wiru. Dobra, sprawdźmy kolejny wir, gdzie nam da tym razem. Dobra, siup. Tym wyskakuje, dobra, a musimy chyba innym. Dobra, musimy testować wszystkie wiry, które tutaj są, więc zejdźmy do tego wira i zobaczymy, co się z nim stanie. Uwaga! No nie, ciągle do jakiegoś lamusowatego tego nas wyrzuca. Dobra, chodźmy tutaj, czekaj. To już sprawdzaliśmy. Zostało nam ostatnie. No świetnie, Wojtek musiał mieć takie szczęście, że dopiero do ostatniego się dostał. I teraz wyrzuci nas. Patrz, pyk. I prosto, gdzie? Nie. O ja, wpadłem na ten. Szybko do tego. Kieruj się do słoika. Jest. Dostałem się do słoika, ale już była ostatnia prosta. Co ty mi tutaj godasz, gościu? Dobra, już widzę, gdzie mam tam... Ej, a może im przeszkodzę troszeczkę? A, ja muszę tak tym kręcić, widzicie? Dobra. Lecimy. Nie zwracajcie na mnie uwagi, mnie tutaj nie ma. Świetnie. Gadajcie, frytki były dobre, tak, zgadzam się z wami. Dobra, idziemy, słuchajcie, patrzcie, jakimi jesteśmy prosami. W sumie nie wiem właściwie, gdzie ja idę. Olol, gdzie ja idę? Nawracaj się, rybka, nawracaj się. Nie. Oj, dobra, przeżyłem, gdzie ja w ogóle szedłem? Jako rybka żądam odpowiedzi. Gdzie tutaj jest jakieś wyjście? Ludzie, odpowiedzcie mi, gdzie tu jest jakieś wyjście? O, widzę wyjście. Ja ślepy byłem, dobra. Ej, jak dotknę człowieka, to coś się stanie? Zobaczymy, dobra, uwaga. Ty, dotknąłem, wywrócił mnie. Ty, lamusie. Dobra, zaraz ja ciebie wywrócę. Dobra, musimy tutaj troszeczkę przesunąć nasz słoik i lecimy tutaj do wyjścia. No, teraz tu, świetnie. Nie! Tylko nie tutaj! Dobra, bo to jest... Zaraz tutaj spadnę do wody i będzie lipa. No kurczę, to tak trudno się kieruje tym słoikiem, uwierzcie mi, to nie jest takie proste. Dobra. Nie! Tu muszę uważać. Dobra, checkpoint mi daj. Dobrze, dało mi checkpoint. I patrz, idziemy. Tym słoikiem naprawdę trudno się steruje, ale dajemy jakoś radę. I patrz, płyniemy, płyń! Mała rybko, goldfish. No i teraz tutaj wychodzimy w prawo. Dobra. Żeby lecieć w lewo! Nie! Aj, no i co? Co z dobrego narobiłaś się, rybko, no? Wszystko twoja wina. Dobra, próbujemy jeszcze raz, okej. Teraz nam się uda, musimy się po prostu skupić, wiecie. Skupienie full wypas. W ogóle patrzcie, jak ładnie tam jest, co nie? Ja bym chciał już się do tego morza dostać. Taki jest w ogóle plan od samego początku, co nie? Żeby do morza się dostać. Wow, jaki zrobiłem w ogóle flip. Idziemy w takim razie z tym flipem. Jakie ładne widoczki, czekaj, zastopuj rybkę na chwilkę, spójrzcie. Jakie piękne widoczki w ogóle tutaj są. Rybka, widzisz to? Zaraz będziesz w tej wodzie pływała. Cieszysz się? Rybeczko złota? Cieszy się, dobra. Teraz zwolniliśmy troszeczkę tempo. Nie? Dobra. Dobrze.
Patrz, perfekcyjnie, perfekcyjnie! Płyń, 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 dobrze! Teraz w lewo. Perfekto, rybka! Dobrze! Ale jesteśmy już tutaj w prawienie, co nie? O! What the kotkę! Co tu się odwaliło? Ludzie, nie straszcie mnie z takimi pyrpyteciami, no. Ale rybka, no, co tu się odwala, rybka? Co tu się odwala? No, nie wierzę, no. Muszę to jakoś obrócić. Dobra, obróciłem. Szybko, 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 szybko. Co tu się odwala, ludzie? Spadają te deski, trzeba na nie naprawdę uważać. Ja! No typie, ty mnie nie strasz tak. No i sam se spadł jako rybka złota. Ile już razy zginąłem w tym odcinku, ludzie, liczycie to? Dobra, teraz wiem, że muszę iść powoli. Po prostu tutaj nie ma informacji żadnej. Trzeba iść powoli i tyle. Dobra. Okej, coś spadło tutaj, na szczęście. My przedostaniemy się cali i zdrowi, co nie? Rybka. Okej, teraz już wiem, że trzeba skręcić. Super. I pewnie z drugiej strony teraz będzie. Z tej tutaj. Stop, stop, rybka, uważaj. Uważaj, bo to... No nie! I co ja mam teraz niby zrobić? O, ja walę. Dobra, muszę się chyba tym dostać, tak. Muszę tym się dostać, patrzcie. Uwaga. Siop. Siop. Czy mi się uda? Udało mi się! Uj, uj, nie jest lekko, ludzie, ale chyba to wyjdzie. Dobra, płyni rybka, płyni. Ale piękne widoczki, spójrzcie. Wow, tam na dole. Dobra, tutaj się dostaniemy. Już jesteśmy na moście, co nie? Więc jak teraz skoczymy do wody z mostu, to wygramy, wygramy życie. I uwaga, nice. Ale super się udało. Dobra, w takim razie płyniemy sobie do naszego checkpointa. Checkpoint to jest najpiękniejsza rzecz tutaj ever. Dobra. Trochę lekko skręcamy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj nagle jakiegoś spadu, tak jak wcześniej to było. Bo nie jestem na to przygotowany. Płynę z dosyć, a raczej ślizgam się z dosyć dużą prędkością. Ja ledwo wyrobiłem, widzieliście? Dobra, patrzcie, teraz idealnie prosto się ułożyłem, więc nie chcę tego zmarnować. Walnę w karton. Nie, 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 stop, stop. Ej, patrzcie, ten słoik jest już potłuczony lekko. Nie, 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 tak nie może być. Rybka, szybko, bo zaraz to skończy się twoje życie, rybka, jak tak dalej będziesz się obijała. Szybko tutaj wykręcaj. Dobrze, rybka, dobrze. Lekko, o, dobrze. Lekko wyrównaj, jeszcze trochę wyrównaj. Jeszcze trochę wyrównaj, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy checkpoint, więc już jesteśmy bezpieczni. Stop, stop, stop. I teraz gdzie, lewo czy prawo? No co jest grane, gdzie ja mam teraz iść? Dobra, idę w prawo. Ale nie, tam nic nie ma. Ale dobra, już chyba nie mamy nawet wyjścia. Idziemy, idziemy w prawo. Uwaga, nakręcimy naszym słoiczkiem. I słuchajcie, ja trzymam kciuki za to, żeby rybka w końcu się wydostała. Rybka, jesteś kozakiem totalnym, że ty udało ci się to wygrać, nie? Przeszłaś to. Rybka, naprawdę, jestem z ciebie dumny. Ja nie mogę, to jest najgorszy słoik na świecie. Nigdy, jako rybka nigdy nie wybierajcie słoików, nie? Zawsze akwarium. Słoik to jest jakaś masakra, nie da się tym sterować dobrze. Dobra, więc wiecie już, nie? Na przyszłość. Jako rybka, koniecznie akwarium. No kręć tym, ryba, no! Patrzcie, jestem na skraju. Na skraju spadku. Ale na szczęście udało mi się to wyratować, dobra. I co jest granat? Ale tam jest tylko kawałek chleba. Co mi ten kawałek chleba da? A, tutaj są dalej deski, dobra. Ale czy to, jeżeli tutaj jest kawałek chleba... A ja nie idę po kawałek chleba. Ja nie jestem głodny, co nie? Rybka, nie jesteś głodna, co? Dobra, udało się. Okej, ale to było trochę ryzykowne. Nie wiem, dlaczego tak wpadłem prawie tam. Dobra, rybka, teraz tutaj kieruj się. Kieruj, kieruj, dobrze, okej. I perfekto, perfekto teraz, rybka. Idziemy prosto. Oj, trochę wyrównaj tutaj, szyki. Dobrze. Siki, miki, fiki. I lecimy na deseczki, co nie? Dobrze, dobrze. Nie, 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 zwolnij, dobrze, dobrze. Dobrze, rybka. Rybcia, lecisz z tematem. Teraz tutaj do przodu. Słoik się coraz bardziej psuje, ale my oczywiście dajemy sobie perfekcyjnie radę. Teraz tutaj lekko. Teraz tutaj, tak, pięknie, 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 pięknie. Idziemy chyba w dobrym kierunku, tak? Tak, tak. Ja nie mogę, ta rybka będzie miała co opowiadać swoim wnukom, jeśli przetrwa oczywiście, bo już kilka razy nie przetrwała. No co jest? Znowu mnie to straszą. Znowu mnie to straszą. Co jest grane? Wszystko spada, ratunku, pomocy. Nie, no i co ja mam teraz z nim zrobić? What? Wszystko spada! No przecież ja zginę.
What? Przeżyłem! Wow! Teraz rybka jest szczęśliwa i trafiła do wody, ludzie! Tam, gdzie jest jej miejsce! Odnajdzie przyjaciół i będzie szczęśliwa, tak? Ej, jak to? Jest! Odnalazła przyjaciół! Rybka! Nice, 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 ale fajnie. Czemu ona jest niezadowolona? Czy mi się wydaje tylko? Ona jest jakaś niezadowolona. Dlaczego? Odnalazłaś swoich przyjaciół. To, czy to nie jest to, czego chcesz, rybko? No, o co tutaj chodzi? Dobra, świeci się ta rybka, widzicie? Bo jest złota. I teraz oświeciła jakąś laskę i laska wpadła do wody. No, nie wierzę, ryba, coś ty narobiła dobrego, typie, no. Oślepiłaś kogoś. A ryba ma nam wyrąbane na to, że ktoś wpadł do wody. Ale co ona odwala teraz? Okej, wylatuje sobie. Wow, oświetla wszystkich. Ale po co i dlaczego? Patrzcie, jak wszystkich razi. Dzięki, Mordko, za oglądanie tego odcinka. Pamiętaj, że tutaj masz dwa inne filmy, które warto obejrzeć, więc kliknij tutaj lub tutaj. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwa, pu!